Witam Was serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie z Talmudem 10 z Firot. Lekcja 52. Znajdujemy się w części drugiej tez zatytułowanej Igulim i Joszer. Kontynuujemy pracę z rozdziałem Wewnętrzne wpatrywanie. Rozdział 9. Wyjaśnia on, Dlaczego każda sfira składa się z dziesięciu indywidualnych sfirot, a ta indywidualna także składa się z dziesięciu podsfirot, i tak to się ciągnie i rozprzestrzenia bez końca. Ein Kec. Bez końca. Każda indywidualna sfira. W każdym świecie składa się z dziesięciu indywidualnych sfirot. Indywidualnych to znaczy tutaj jej własnych, zawartych w niej, wewnątrz danej sfiry. Inaczej, pod sfirot. Składających się w swojej kolejności z dziesięciu i tak dalej, bez końca. Punkt dziewięćdziesiąty Rozdzielenie swirot na indywidualne swirot i podswirot bez końca. Jest to zadziwiające prawo w wyższych światach, że w każdej swirze, którą weźmiemy na rozpatrzenie, znajdujemy jej dziesięć indywidualnych swirot, a kiedy ponownie rozpatrujemy jedną swirę, z liczby tych dziesięciu indywidualnych swirot, także znajdujemy w niej dziesięć swirot, i są to już indywidualne podswirot odnośnie do początkowej swiry. Jeśli jednak weźmiemy jedną sferę z tych dziesięciu podswirot, ponownie znajdziemy w niej dziesięć swirot, i są to indywidualne, czyli własne swirot tych podswirot, i tak. Bez końca. Punkt dziewięćdziesiąty Każde światło przechodzące przez stopnie pozostawia swój korzeń na każdym stopniu, przez który przechodzi. Jest to bardzo ważne prawo, i słuchamy tego bardzo uważnie. Sens tego, zrozum w zgodności z rozpatrzonym że nie istnieje zniknięcie w duchowym. Patrz, w Orpnimi, rozdział pierwszy, punkt czwarty. Tam wyjaśniliśmy, że niemożliwym jest w ogóle, żeby znalazło się jakiekolwiek światło w niższym, bez tego, żeby nie było to światło włączone w skład wszystkich wyższych do nieskończoności. Z tej przyczyny, że nawet świecenie bardzo maleńkie, Przychodzące na stopień najniższy ze wszystkich światów, zobowiązane jest wyjść z nieskończoności i przejść przez wszystkie światy i stopnie poprzedzające ten najbardziej niski stopień przed tym, zanim dosięgnie do niego. Ponieważ nie może być tak, żeby świecenie to przy rozprzestrzenieniu i przechodzeniu przez stopnie ginęło, czyli znikało. Z pierwszego stopnia z przyczyny przyjścia na drugi, i ginęło z drugiego w momencie przyjścia na trzeci, i tak dalej, do przyjścia na ostatni stopień, który je otrzymuje. Podobnie do tego, jak odbywa się to z materialnymi przedmiotami przemieszczanymi z miejsca na miejsce. Coś takiego jest absolutnie niemożliwe w duchowym, ponieważ zniknięcie i zamiany. Nie istnieją w duchowym w ogóle. Przeciwnie, obowiązkowo każde świecenie, przechodzące przez jakikolwiek stopień, nawet tylko przy przechodzeniu, już nabywa tam swoje miejsce. Czyli każde światło, absolutnie wszystko, co przychodzi do każdego stworzenia we wszystkich światach. Absolutnie każde z nich ma swoje miejsce w wyższych poziomach, poprzez które przechodzi, idąc od nieskończoności do danego stworzenia. Punkt 98: Każde światło, które pojawiło się jeden raz na jakimkolwiek stopniu, nie porusza się stąd nigdy. Przyjście światła i określenie jego na kolejny stopień w ogóle nie zmniejsza tego światła, które pozostało i nabyło swoje miejsce na stopniu, który przeszło. Jest to podobne do zapalania jednej świecy od drugiej, kiedy w pierwszej nic nie ubywa. Tak samo jest tutaj. W momencie, kiedy światło przenosi się z jednego stopnia i opuszcza się na drugi, to całe to światło znajduje się całkowicie w swojej pełni i na pierwszym i na drugim stopniu. I takim samym sposobem odbywa się przy przejściu światła na trzeci stopień, że nie porusza się światło z drugiego stopnia w ogóle, a znajduje się w pełni i na drugim i na trzecim. Takim samym sposobem, przez wszystkie stopnie poprzedzające ostatni stopień, prawdziwie otrzymujący, czyli ten stopień, dla którego opuściło się światło z nieskończoności. Światło to pozostaje we wszystkich stopniach i wszystko to dlatego, że zniknięcie nie funkcjonuje, nie istnieje w duchowym. I każde światło, które choć raz Świeciło w duchowym obiekcie, więcej nie porusza się z tego obiektu, nigdy nic, a nic. Punkt 99. Kiedy światło Hochma przychodzi na swoje miejsce poprzez keter, ono pozostawia swój korzeń w keterze. Z rozpatrzonego dobrze zrozum, Wzajemne włączenie dziesięciu sfer, jedna w drugą, jedna w drugą, i tak bez końca. Na przykład, kiedy wychodzą dwie pierwsze sfery keter i chochma, to światło chochma powinno wyjść z nieskończoności, dlatego światło chochma musi przejść przez sferę keter przed tym, zanim przyjdzie w sferę chochma. I ponieważ światło Hochma świeciło jeden raz w swirze keter przy przechodzeniu poprzez nią, to dlatego niemożliwym jest, żeby ono zniknęło stąd kiedykolwiek. Dlatego jest obowiązkowym, że nawet po tym, jak przybyło światło Hochma w swirę Hochma, pozostaje światło Hochma w swojej pełni także w keterze. Tym sposobem w swirze keter. Znajdują się teraz dwa światła, czyli światło keteru i światło chochmy. Punkt 100. Kiedy światło biny przechodzi przez keter i chochmę, pozostawia ono w nich swój korzeń i tak samo jest dalej. Tak samo jest ze światłem biny. Ponieważ powinno ono przejść poprzez dwa poprzednie stopnie przed tym, Zanim przyjdzie w sfirę Bina, to światło Biny obowiązkowo nabywa miejsce w Keterze i w Hochmie. I teraz znajdują się trzy światła w Keterze, czyli światło Keteru, światło Hochmy i światło Biny, oraz dwa światła w Hochmie, czyli światło Hochmy i światło Biny, oraz jedno światło w Sfirze Bina, czyli jej własne światło. I dalej takim samym sposobem, aż do wyjścia światła malchut, kiedy w keterze znajdują się już wszystkie dziesięć swirot, ponieważ wszystkie dziesięć niższych świateł powinny były przejść przez keter. I dlatego one nabyły tam swoje miejsce oraz znajduje się dziewięć swirot w chochmie, ponieważ wszystkie osiem swirot, które są poniżej jej. Powinny były przejść poprzez jej miejsce i pozostały tam, jak opisano wyżej. Zgodnie z tym jest także osiem swirot w binie i siedem w chesedzie, i tak dalej do malchut, w której jest tylko jej własne światło, ponieważ nie ma swirot pod nią, żeby przechodziły przez nią. Punkt sto. 1. Nie ma orjaszar, nie ma prostego światła w kli malchut, a tylko Orchozer, czyli powracające światło wyłącznie. Jednak to światło malchut wspomniane wyżej, czyli zarówno samo światło, które jest w niej, jak też światło, które włączone jest od niej w dziewięć pierwszych swirot, jest to tylko orchozer, ponieważ, jak wiadomo, że po skróceniu i dalej pojawił się w swirze malchut masach, ekran, i światło nieskończoności nie może być tam otrzymane. Powstaje jednak tam, na skutek spotkania światła nieskończoności z tym masachem działanie Zivuga. Czyli takiego uderzeniowego połączenia tego światła z masachem, i wychodzi, podnosząc się od masachu w malchut nowe światło, które nazywa się Or-Hozer. Czyli światło, mówiąc inaczej, odbite od tego masachu, które wznosi się w górę. Świeci ono aż do sfiry Keter w górze. We wszystkich dziesięciu swirot razem i tylko takim sposobem odbywa się jej włączenie w każdą sfirę z dziewięciu pierwszych swirot. Punkt 102 Malchut określa się w jakości Keteru dla dziesięciu swirot or chozer. Ponieważ sfira malchut jest źródłem dla tego nowego światła, a każde źródło nazywa się Keter, dlatego Malchut uważana jest za sfirę Keter dla tego nowego światła, a sfera, która jest przed nią, czyli Jesod, uważana jest za chochmę nowego światła, a kolejna przed nią, czyli Chod, uważana jest za Binę i tak dalej do wyższego Keteru, który uważany jest teraz jako Malchut, czyli jako sfera, która otrzymuje teraz od tego nowego światła. Punkt 103: 10 sfer orjaszar są z góry w dół, 10 sfer orhozer z dołu do góry. Pamiętajmy, że określenia góra i dół. Rozumiemy tutaj w znaczeniu kabalistycznym, w znaczeniu duchowym, nie w naszym materialnym, geometrycznym znaczeniu. Góra to jest zawsze dający, dół jest to otrzymujący. Jeżeli mówimy o przepływie światła z dołu do góry, to wtedy dół staje się dającym, a góra otrzymującym. Tak więc wyjaśniliśmy, że możemy wydzielić w każdym stopniu z dziesięciu swirot, że istnieją tam dwa ruchy: dziesięciu sfirot. Ruch dziesięciu swirot wychodzących z nieskończoności od Keteru do Malchut, i one nazywają się dziesięć swirot prostego światła, or jashar. Dlatego, że opuszczają się w formie joszer z góry w dół, w kolejności stopni, czyli od kli cienkiego do bardziej grubego, i od niego do jeszcze bardziej grubego i tak do malchut, która jest najbardziej grubą ze wszystkich, a także znajduje się tam drugi ruch dziesięciu sfirot wychodzących od swiry Malchut z dołu do góry, czyli od Sfiry Malchut do Sfiry Keter, gdzie Malchut stała się źródłem dla tego nowego światła i one nazywają się dziesięć sfirot powracającego, inaczej odbitego światła, or hozer. A nazywają się one tak, ponieważ doświadczają wpływu i przychodzą w porządku przeciwnym do kolejności stopni, Czyli one nie wychodzą i nie poruszają się od kli cienkiego do grubego, kiedy ostatni otrzymujący jest najbardziej gruby, z największym awiut, a odwrotnie wychodzą i poruszają się od kli najbardziej grubego do kli mniej grubego i tak do ostatniego otrzymującego, który jest najbardziej cienkim, i dlatego nazywa się, że to światło świeci z dołu do góry. Punkt 104 wszystkie swiro Orchozer, które przychodzą w dziewięć swiro orjaszar przechodzą przez malchut. Pojęcie wzajemnego włączenia i wzajemnego przenikania sfirot rozpatrzeliśmy wyżej przy rozpatrywaniu dziesięciu swirot Orjaszar z powodu tego, że nie ma zniknięcia w duchowym, każde świecenie przechodzące przez jakiekolwiek miejsce pozostaje tam w całej pełni, nawet po tym, jak ono było przeniesione w inne miejsce. Na skutek tego powstaje przy wyjściu dziesięć swirot orjaszar, bowiem wszystkie dziesięć swirot znajdują się w keterze, dziewięć w chochmie, osiem w binie, i tak dalej, patrz wyżej w punkcie 99. Takim samym sposobem dzieje się w dziesięciu sfirot Orchozer. Ale ponieważ tutaj sfira Malchut stała się źródłem tego Orchozer, to okazuje się, że każda część Orchozer przychodząca w sfirę wyższą niż ona, powinna przejść przez miejsce Malchut, ponieważ właśnie z Malchut wychodzi to światło. Z powodu siły jej masachu, który odbywa ziwuk ze światłem nieskończoności spotykającym ten masach. Punkt 105. Kiedy Orchozer, światła Jesoda, przechodzi przez Malchut, pozostawia ono tam swój korzeń i dalej takim samym sposobem. Dlatego, kiedy sfera Jesod. Otrzymuje swoje Orhozer od Malchut, to obowiązkowo to światło otrzymała Malchut przed nią, po ziwugu, ze światłem nieskończoności, i ono przechodzi przez Malchut i przychodzi w sferę Jesod. I okazuje się, że światło Jesoda znajduje się i w Malchut, i w Jesodzie. Takim samym sposobem Orhozer, które otrzymuje chod, ono obowiązkowo nabywa swoje miejsce przy przechodzeniu także w malchut i w jesodzie. I teraz są w malchut trzy światła, a w jesodzie dwa światła. Takim samym sposobem ostatnie orhozer, które otrzymuje keter. I teraz w malchut znajduje się dziesięć świateł dziesięciu swirot orhozer. A w jesodzie dziewięć świateł, w Chod osiem świateł. I tak dalej. Takim samym sposobem, jak rozpatrujemy to dla dziesięciu sfirot Oriaszar. Punkt 106. Za pośrednictwem wzajemnego włączenia Orhozer przy przechodzeniu powstaje po dziesięć swirot w każdej swirze. W keterze jest dziewięć sfirot orjaszar i jedna Orhozer. Dlatego okazuje się, że jest po dziesięć swirot w każdej z tych dziesięciu swirot przy połączeniu z Orhozer. Takim sposobem światło malchut, które otrzymywane jest w każdej swirze, dopełnia ją do dziesięciu swirot. Ponieważ w keterze znajduje się dziewięć swirot oryaszar, keter chochma bina, cheset tiferet. Necach Chod i Jesod i jedna Sfira Orchozer, czyli Malchut. Dlatego, że światło Malchut jest ostatnim przy otrzymaniu dziesięciu Sfirot Orchozer i dlatego jest w nim, w Keterze, tylko jedno światło z liczby Orchozer. Punkt 107 W Chochmie jest osiem Sfirot orjaszar i dwie orchozer, a w binie siedem orjaszar i trzy orchozer. W chochmie znajduje się osiem swirot orjaszar. Chochma bina, chesed gwurat i feret, necach chod jesot i dwie swiry orchozer. Pierwsza jest to swoja własna część, którą otrzymała od orchozer malchut, Druga jest to część Keteru, która przeszła poprzez nią, nie poruszając się więcej stąd, czyli Malchut Orchozer. W Binie znajduje się osiem Sfirot Orjashar. Bina, Hesed Gwura Tiferet, Necah Jesod, a także trzy Sfiry Orchozer Chod, Jesod i Malchut. Chod jej własny jesot od części Hochmy, która przeszła poprzez nią, malchut od części keteru, która przeszła poprzez nią, czyli od biny i wyżej. Punkt 108 W hesedzie jest sześć swirot orjaszar i cztery orhozer. W gwurze jest pięć orjaszar i pięć orhozer. W Tiferet są cztery sfiry Orjaszar i sześć Orhozer. W Hesedzie znajduje się sześć sfirot Oriaszar. Heset gwóra Tiferet, Necach jesod i cztery sfiry Orhozer od Chesed i wyżej. Czyli jej własna część Necach oraz części Biny, Chochmy i Keteru a mianowicie Chod, Jesod i Malchut, które przeszły poprzez nią i ustanowiły się tam. Takim samym sposobem Gwura są w niej pięć sfirot or jaszar Gwura, Tiferet, Necach, Chod i Jesod i pięć sfirot or hozer od Gwury i wyżej, czyli cztery części od Keteru, Chochmy, Biny i cheset a mianowicie Necach, Chod, Jesot i Malchut, które przeszły poprzez nią i jej własna część Tiferet-Orhozer. W Tiferet znajdują się cztery sfery prostego światła od Tiferet i niżej i sześć sfer od Orhozer od Tiferet i wyżej, czyli pięć części Keter, Hochmabina, Heset i Gwóra, a mianowicie Tanhim, TIFERET NECACH CHOD JESOD I MALCHUT które przeszły poprzez nią i jej własna część czyli GWURA ORCHOZER Punkt 109 W NECACH są trzy Swiry Oriaszar i siedem ORCHOZER W CHOD dwie ORJASZAR i osiem ORCHOZER W JESODZIE jedna ORJASZAR i dziewięć orchozer. I w Malchut jest dziesięć swirot orchozer. W Necach znajdują się trzy swiry orjaszar od Necach i w dół, czyli Necachot i Jesot orjaszar i siedem swirot orchozer od Necach i wyżej, czyli sześć części kahab chagat, które przeszły poprzez nią a mianowicie gwura tiferet, necach, chod, jesot i malchut, i jej własna część cheset orhozer. Wchod znajdują się dwie sfery orjachar, chod i Jesod i osiem sfer od orhozer od chod i wyżej, czyli siedem części, Kahab Hagat i necach, które przeszły poprzez nią, a mianowicie chagat Nechim, feret ti chod Malchut, Orhozer i jej własna część Bina Orhozer. W Jesodzie jest jedna sfera orjaszar i dziewięć orhozer. Od Jesoda i wyżej, czyli osiem części Kachab Hagat Nech, które przeszły poprzez nią, a mianowicie Bina Hagat i Nechim Orhozer. I jego własna część chochma Orhozer. Punkt 110. Malchut swoim Orhozer dopełnia każdą sfirę do dziesięciu sfirot. Tak więc wyjaśniliśmy dokładnie, że za każdym razem, przy odkryciu dziesięciu sfirot, gdziekolwiek by się one nie znajdowały, powinny one włączać się jedna w drugą od razu przy wyjściu dziesięciu swirot or jashar Ale na razie nie ma w każdej z nich dziesięciu swirot do tego, jak włącza się w nie także i światło malchut, czyli dziesięć swirot or hozer, ponieważ nie ma w niej innego światła. Takim sposobem to światło malchut dopełnia sobą brakujące z liczby dziesięciu swirot dla każdej z dziesięciu swirot Dopóki nie powstaje 10 swirot w każdej sfirze. Punkt 111 I tak samo jest w indywidualnych swirot. Jeśli weźmiemy keter 10 swirot znajdujących się w keterze, to w nim także obowiązkowo znajduje się 9 sfirot Oriaszar ja i 1 Orchozer. Jeżeli na przykład weźmiemy teraz ogólną sfirę Keter z tych dziesięciu ogólnych sfirot, która sama także składa się z dziesięciu jej własnych indywidualnych sfirot, czyli po tym już, jak tam odkryło się światło Malchut, to od razu możemy określić w nim, że pierwsza sfira tego ogólnego Keteru, która nazywa się teraz Keter de Keter, Czyli indywidualny keter w ogólnym keterze to składa się on obowiązkowo także z dziewięciu sfirot or znajdujących się w nim i poniżej niego a mianowicie chochma bina chesed i feret jest od prostego światła które jest w keterze punkt 112 keter de keter jest to jego własna część a dziewięć niższych swirot są to przechodzące światła. Przy tym tylko keter, który jest w nich, jest to jego własna część, a pozostałe dziewięć indywidualnych swirot, które są w nim, nie są jego własną częścią, lecz są to światła przechodzące czyli niższe światła, które nabyły tam swoje miejsce przy przejściu od nieskończoności do niższych swirot. Poniżej keteru. Ale jednak, ponieważ one znajdują się w keterze, to obowiązkowo najwyższa sfira, czyli indywidualny keter, który jest w nich, także sam zawiera teraz dziewięć indywidualnych sfirot, znajdujących się w nim i poniżej niego. I te dziewięć sfirot, ponieważ znajdują się poniżej niego, powinny były przejść poprzez niego. A ponieważ przeszły przez niego, to oczywiście obowiązkowo nabyły w nim swoje miejsca, ponieważ nie ma zniknięcia w duchowym. Dokładnie tak samo jak wyżej w ogólnych dziesięciu swirot, tym sposobem, że w samym tym indywidualnym keterze znajduje się teraz dziewięć indywidualnych podswirot, a mianowicie dziewięć zwirot Oryaszar Kahab Hagat Nechi i jedna sfira orchozer, czyli światło malchut, podobnie do rozpatrzonego wyżej w keterze dziesięciu ogólnych sfirot. Punkt 113. Tak samo w Hochmie de keter. Jest obowiązkowo osiem sfirotoria szar i dwie sfiry orchozer. Dokładnie takim samym sposobem, jeśli rozpatrzymy indywidualną sfirę chochma z liczby dziesięciu indywidualnych swirot ogólnego keteru, która nazywa się Chochma de Keter. To oczywiście znajdują się w niej teraz dziesięć indywidualnych swirot, tak samo jak rozpatrzyliśmy wyżej w indywidualnym keterze, dlatego że wszystkie osiem indywidualnych swirot ogólnego keteru orjaszar, które znajdują się poniżej niej, obowiązkowo powinny przejść przez tą indywidualną Chochmę z góry w dół a ponieważ przeszły przez nią, to obowiązkowo nabyły w niej swoje miejsca. Tak samo dwie sfery Orchozer od światła indywidualnej Malchut, które także przeszły przez tą indywidualną chochmę z dołu do góry, a mianowicie część Orchozer, która jest jej własną częścią w Orchozer i odnosząca się do indywidualnego Keteru. Tak więc znajdują się dziesięć indywidualnych własnych podsfirot w indywidualnej chochmie która jest w dziesięciu indywidualnych swirod ogólnego keteru. Tak samo jak w ogólnej chochmie z dziesięciu ogólnych swirod. Punkt 114. Tak samo w binie de Keter. Jest siedem swirotoria szar i trzy orchozer. I tak samo jeśli rozpatrzymy indywidualną swirę Bina z liczby 10 indywidualnych sfirot ogólnego keteru, która nazywa się Bina de Keter. Znajdujemy, że obowiązkowo jest w niej teraz 10 indywidualnych, tak samo jak rozpatrzyliśmy wyżej w indywidualnej sfirze Chochma, dlatego że wszystkie sześć indywidualnych sfirot Hagat, or Oriyashar, ogólnego keteru, które znajdują się poniżej niej, obowiązkowo przeszły z góry w dół poprzez tą indywidualną binę i nabyły w niej swoje miejsca. I teraz one razem z samą biną zestawiają siedem sfirot or yashar. Tak samo trzy sfiry orhozer przeszły poprzez tę binę od indywidualnej malchut ogólnego keteru z dołu do góry, a mianowicie część orhozer jej własna, część orchozer indywidualnej chochmy i część orchozer światła indywidualnego keteru. Tak więc znajduje się 10 indywidualnych podsfirot także w indywidualnej binie, która jest w 10 sfirot ogólnego keteru. Tak samo jak w ogólnej binie z 10 ogólnych sfirot. Punkt 115. Tak samo w heset de keter znajdują się 6 sfirot orjaszar, i cztery orhozer, i dalej takim samym sposobem. Dokładnie takim samym sposobem znajdujemy 10 indywidualnych podswirot w indywidualnym Hesedzie, który jest w dziesięciu indywidualnych swirot ogólnego keteru, a mianowicie sześć orjaszar Hagat hi z góry w dół i cztery orchozer od Hesed i wyżej do Keteru. Dokładnie tak samo znajdujemy 10 indywidualnych podswirot w gwórze i tak dalej do indywidualnej malchut, która jest w tych 10 swirot, która nazywa się Malchut de Keter. Punkt 116. I nie należy przejmować się pytaniem, że w 10 indywidualnych swirot ogólnego Keteru Zorhozer które podniosło się od indywidualnej Malchut, znajduje się tylko część Nefesz, czyli ostatnia część Orchozer, najmniejsza ze wszystkich dziesięciu swirot Orchozer. Patrz wyżej w punkcie 112. Tak więc można mówić, że ta najmniejsza część Orchozer rozprzestrzenia się teraz sama w formie dziesięciu nowych swirot Orchozer tak że dopełnia w każdej indywidualnej swirze wszystkie indywidualne podsferot, brakujące jej do liczby dziesięciu swirot. Punkt 117. Nefesz or które jest w indywidualnym keterze, obowiązkowo rozdziela się przy ubieraniu dziesięciu indywidualnych sferot, które są w keterze. Jednak odpowiedź jest w tym że w końcu jest obowiązkowym, że tej części Nefesh Or chozer, która podniosła się od Malchut do ogólnego keteru, niewątpliwie wystarczy dla ubrania tam wszystkich dziewięciu indywidualnych swirot znajdujących się w ogólnym keterze. Jeśli by to nie było tak, to dziewięć swirot Or w ogóle nie otrzymywałyby i nie świeciły w parcufie, ponieważ wiadomo, że nie ma żadnej możliwości dla orjaszar otrzymać związek z parcufem, czyli z obiektem duchowym, inaczej jak za pośrednictwem otrzymującego kli w postaci orchozer. I ponieważ to światło nefesz ubrało te dziewięć indywidualnych swirot w keterze, to oczywiście, że przy przechodzeniu z dołu do góry obowiązkowo dopełniło w każdej z tych indywidualnych swirot liczbę swirot do dziesięciu indywidualnych swirot, których brakowało w tej swirze. Ponieważ w chochmie dało dwa światła brakujące w niej, jedno światło dla niej samej i drugie światło przy przechodzeniu dla ubrania keteru. W binie dało trzy, w heset cztery i tak dalej, jak wyjaśniliśmy wyżej. Punkt sto tak samo jest w dziesięciu indywidualnych swirot, które są w ogólnej chochmie. W keterze indywidualnych swirot, które są w chochmie, jest 9 swirot oriaszar i jedna orchozer. Takim samym sposobem, jak rozpatrzyliśmy 10 indywidualnych podswirot dla 10 indywidualnych swirot ogólnego keteru, rozpatrywane jest 10 indywidualnych podswirot w każdej z dziesięciu indywidualnych swirot w ogólnej swirze chochma. Dlatego, że w keterze dziesięciu indywidualnych swirot, które są w ogólnej chochmie, który nazywa się keter de chochma, znajduje się obowiązkowo dziesięć indywidualnych podswirot, a mianowicie indywidualne światło jej samej i osiem indywidualnych swirot bina Chagat i Nechi, które przeszły przez nią z góry w dół, razem dziewięć, i jedno Orchozer, które podniosło się w nią od indywidualnej Malchut ogólnej Chochmy. I w rezultacie jest dziesięć indywidualnych podswirot w keterze ogólnej Chochmy. Punkt 119 W indywidualnej podswirze Chochma która jest w chochmie, jest osiem sfirot or i dwie orhozer. Takim samym sposobem odbywa się w indywidualnej sfirze chochma z liczby dziesięciu indywidualnych sfirot ogólnej sfiry chochma, która nazywa się chochma de chochma. Jest w niej osiem swirot or z góry w dół, i dwie orchozer z dołu do góry. Takim samym sposobem w indywidualnej swirze bina z liczby dziesięciu indywidualnych sfer ogólnej sfery chochma jest tam osiem sfer orjaszar z góry w dół i trzy orhozer z dołu do góry. Takim samym sposobem w chesed i takim samym sposobem w górze i tak dalej do indywidualnej malchut w tych dziesięciu swirot ogólnej swiry chochma, która nazywa się malchut de chochma, w której także znajduje się dziesięć indywidualnych podswirot orchozer, z powodu tego, że ona obowiązkowo ubiera wszystkie dziesięć indywidualnych swirot ogólnej swiry chochma i posyła im swoje światło. A z tego wynika, że one obowiązkowo przeszły poprzez nią nabywając swoje miejsce w niej. Punkt 120 Dokładnie takim samym sposobem odbywa się w indywidualnej swirze bina z dziesięciu indywidualnych podsfirot ogólnej chochmy i takim samym sposobem w indywidualnych heset, gwura i tak dalej do indywidualnej sfery malchut i nie ma niezbędności kontynuowania tego dalej. Rozpatrzymy jeszcze tylko jedną swirę z liczby indywidualnych podswirot, żeby pokazać, jak ona jedna, sama w sobie, dzieli się dokładnie według tej samej zasady na własne dziesięć swirot, które teraz już stają się jej dziesięcioma indywidualnymi podswirot. Punkt 121. Jeśli rozpatrzymy binę. Indywidualnych podswirot, która jest na przykład jedną z dziesięciu indywidualnych podswirot, znajdujących się w indywidualnej sferze chochma, ogólnej sfery chochma, która nazywa się Bina de Hochma de Hochma, czyli bina, która znajduje się w Hochmie, która znajduje się w chochmie. Znajdujemy także w niej samej jednej. Wziętej oddzielnie dziesięć sfirot według takiej samej zasady, czyli siedem sfirot Oriaszar, które przeszły z góry w dół i trzy sfiry Orchozer, które przeszły w niej z dołu do góry. Punkt 122. Można to tak uściślać i rozpatrywać dosłownie bez końca. I za każdym razem, kiedy ty bierzesz jakąkolwiek sferę, nawet po rozdzieleniu tysiące razy, to bierzesz tę sferę z kolejności dziesięciu swirot, Dlatego obowiązkowym będzie, że część z tych dziesięciu sferot przeszły przez tę sferę z góry w dół, a część z nich przeszła z dołu do góry. Tym samym z całą pewnością nabyły te dziesięć sferot swoje. Miejsca w tej swirze. Punkt 123. Należy wziąć pod uwagę, że bez względu na to, że ty nadal dzielisz te 10 jeszcze na 10 i te dziesięć jeszcze raz na 10 i te dziesięć jeszcze raz na 10, przy wszystkim tym nie należy uważać, że wszystkie swirot pozostają równymi. Nie jest tak, bowiem przy dzieleniu one bardzo zmieniają się i nie ma ani jednej, która byłaby równa drugiej. Odbywa się tak dlatego, że światła orjashar podczas dzielenia przychodzą nie na swoje miejsca oprócz keteru i w swirze chochma jest tylko osiem swirot orjashar czyli od chochmy i niżej, i dwie orchozer, jesod i malchut, i dlatego przychodzą osiem swirot orjaszar w kelim najbardziej cienkie, czyli od keteru do chod, a dwie orchozer w jesod i malchut. Innymi słowami, światło chochmy przychodzi w klidę keter, światło bina w kli chochmy itd., tak do światła Jesoda w kli hod. i tym sposobem światła Orjashar przychodzą wszystkie nie na swoje miejsca, a tylko Orhozer cały czas przychodzi na swoje miejsce. Dlatego, że Orhozer Jesoda przychodzi w kli Jesod, a Orhozer Malchut przychodzi w kli malchud. Punkt 124 Takim samym sposobem w binie w której jest tylko siedem świateł orjaszar, które przyjmowane są w Kelim najbardziej cienkie, czyli każdy otrzymujący otrzymuje w część najbardziej cienką od Keteru do Necach. I znajduje się światło Biny w Kli de Keter, światło heset w Chochmie do światła Jesoda w Kli de Necach. I tylko trzy światła Orchozer przychodzą na swoje miejsca, Światła chod, jesot i malchut, w kli chod, jesot i malchut. Punkt 125. W zgodności z rozpatrzonym istnieje wielka różnica pomiędzy indywidualną biną de keter, indywidualną biną de chochma i indywidualną biną de bina itd. Bowiem tylko w binie de keter Światło biny znajduje się w swoim kli. Podczas jak w binie Dehochma znajduje się tylko światło Cheset w kli Debina. A w binie Debina jest tylko światło Gwóry w kli Biny. I tak jest we wszystkich pozostałych. I w rezultacie tego jedna nie jest podobna do drugiej. Punkt 126. I także w światłach Orhozer. Które nie zmieniają miejsc, należy jednak rozróżniać w nich zmiany przy dzieleniu. Ponieważ w gdziekolwiek by ono się nie znajdowało, rozprzestrzenia się świecenie od Orjashar. I dlatego, na przykład, w Jesodzie De Hochma rozprzestrzenia się świecenie orya od Chod De hochma, ale w Jesodzie Debina rozprzestrzenia się świecenie od Necach Debina ponieważ wchód bina nie ma prostego światła. Punkt 127. Jednak jest wyjątek od tej reguły. Jeśli będziesz kontynuować dzielenie tylko jednej ogólnej sfery włączającej całość. Mam tu na myśli, że jeśli wziąć na przykład ogólną sferę Bina i rozdzielić ją na 10 i jeszcze na dziesięć, czyli na przykład rozdzielić indywidualną podsfirę bina z dziesięciu swirot indywidualnej biny, która jest w dziesięciu swirot ogólnej biny, która nazywa się bina, debina, debina, to wszystkie będą równe, jedna z drugą, bez jakichkolwiek różnic. Dlatego, że we wszystkich nich znajduje się osiem swirot oria szar, w siedmiu wyższych kelim, kahab, Hagat i Necach i trzy orchozer w trzech niższych kelim, chod jesot i malchut. I tak samo jest nawet po podzieleniu tysiące razy. Takim samym sposobem jest w pozostałych sfirot. I na tym dzisiaj zakończymy życzę wam wszystkiego dobrego i zapraszam na kolejne spotkanie.